Okej, druga część filmiku o Tajlandii, czyli informacji ogólnie, jak zorganizować wyjazd. Z tym, że druga, ponieważ tam to już było za długie, gdybym to mówiła w jednym filmie. I konkretnie wasze pytania. Mam tutaj komputer i będę po prostu wszystko wam na wszystko odpowiadała. Pierwszy komentarz. Historię małpy nie zapomnij. Bartusi. To będzie, mówię, to będzie we vlogu. Gdzie najlepiej szukać biletów lotniczych? Czy masz jakieś stronione strony? Jakie są różnice w cenach biletów i tak dalej? Czego to zależy? To już mówiłam, czyli Skyscanner, po prostu wpisujemy sobie konkretnie i szukamy najlepszej opcji. On tam wyszukuje wszystko, jakieś konkretne przesiadki, tak jak ją wie, ja leciałam z jedną przesiadką i 2000 w jedną i drugą stronę, da się to znaleźć. Wszystko o biletach, jak szukać jakichś atrakcji, czy rezerwować z Polski. Nie uważam, że najlepiej zarezerwować tylko te loty wewnętrzne, a tam już organizować sobie wycieczki, organizować sobie spanie, szukać sobie tam spania, które możemy zobaczyć na miejscu. Także jak najbardziej wszystko robimy tam. Co trzeba koniecznie zobaczyć w Tajlandii? Kurczę, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo tak jak ja wam mówię, byłam tylko na dwóch wyspach. Jeśli chodzi o Bangkok, to za bardzo go nie zwiedziłyśmy. Byłyśmy głównie w okolicach Khao San, no i ogólnie w Khao Sanie. Zwiedziłyśmy jakieś świątynie, ale nie widziałyśmy konkretów, nie widziałyśmy leżącego Buddy na przykład, które pewnie trzeba zobaczyć go, więc to jest nasz plan na kolejny wyjazd. Także, no nie powiem wam, ja uważam, że każdy Tajlandii powinien przeżyć po swojemu, iść jakimś tam torem, jak najlepiej spontanicznym i po prostu to się wtedy, to będzie najlepiej działało. A jeśli chodzi o jakieś takie wycieczki konkretne, no to po prostu blog i kolejne blogi. Będziecie widzieli, co robiłam, także stwierdzicie, czy chcecie robić podobne rzeczy, czy może was to w ogóle nie jara, jakieś inne. Guest House Chiang Mai, gdzie rezerwowałaś i czy w Polsce, czy na miejscu, więc już mówiłam, że tam po prostu tak jak wszystko, czyli booking, idę, szukam, patrzę, także wszystko na miejscu. Potrawy, co polecasz spróbować? Ja pierdzielę, wszystko, może niekoniecznie jakieś karaluchy i takie różne skorpiony, które oni też tam oferują, ale jeśli chodzi o takie podstawy, no to na pewno pierwsza rzecz moja ukochana, ulubiona i to jest moja potrawa życia po prostu, czyli zupa tom yum z krewetkami, albo z kurczakiem oczywiście z krewetkami, jak dla mnie. Jest to zupa przepyszna, nie do końca zamierzam tutaj zrobić w kuchni i napisać z tego posta albo w ogóle nagrać filmik. Jeśli chcecie zobaczyć go, to koniecznie mówcie, to dam wam znać. Spróbuję może tak, spróbuję zrobić z polskich produktów, może mi się uda. Czy z polskich, w sensie z tych, które są dostępne w Polsce i z tego, co przywiozłam z Tajlandii, czyli pastę po prostu tom yum. Kolejna rzecz to też zupka, bo tom yum to jest pierwsza albo druga najsłynniejsza potrawa w Tajlandii, a pierwsza albo druga, właśnie są dwie w procie egzekwo, to jest pad thai. Czyli pad thai, czyli ten makaron, który możecie dostać wszędzie w Polsce, w jakichś tajskich knajpach generalnie. Także po prostu makaron smażony na oku z jajkiem, z kiełkami, z sosem sojowym, ostrygowym i z jakimiś dodatkami, na przykład z kurczakiem czy po prostu z warzywami. Więc to, no i jeszcze ta moja jedna zupa, którą polecam, uwielbiam, czyli tomka, czyli zupa kokosowa. O, na oczu kokosowym z limonką, kafir i z galangalem i z krewetkami i w ogóle, no to jest po prostu, zaraz się uścinię chyba tutaj, żeby to zjeść, także bycha, bycha, bycha. I wszystkie curry. Green curry, red curry, yellow curry, banan curry, masaman curry. Uwielbiam, to po prostu, to jest dla mnie tak pyszne, że wow, czyli to wygląda troszeczkę jak taka zupka. Masaman i panan bardziej jak taki może gulasz. Zależy właśnie jaką wybieramy, czy green, różne ma tam to po prostu przyprawy. I do tego dostajemy, czy tam zamawiamy ryż i tak wiejemy to wszystko łyżką, czyli bierzemy troszkę ryżu, moczymy w tej jakby a la zupce sosie i do buzi, ja, po prostu szok, masakra. W ogóle tam wszystko jest dobre, naprawdę. W jakiej porze roku tam najlepiej lecieć? W jakiej porze roku? Ja byłam w maju, straszyli mnie, że tam będzie już wtedy padać, ponieważ niby od maja do października jest pora deszczowa. Czyli najlepiej w sumie tam może lecieć w grudniu, bo są najtańsze bilety, w sumie tak jak patrzyłam dzisiaj przynajmniej, na grudzień, bo tu jest zima i mamy dosyć zimno i tam jest upał, ale tam jest też dużo ludzi, bo to jest typowy sezon w Tajlandii, więc może lepiej tak jak, kurczę, nie wiem, kwiecień, marzec, kwiecień, maj, bo tak jak ja byłam, padało może dwa razy i to były takie ulewy praktycznie półgodzinne, ale były tak przyjemne, że ja po prostu jak byłyśmy na pipi i byłyśmy na imprezie, na plaży, to tańczyło się w tym deszczu, skakałyśmy po kałużach, miałyśmy szał po prostu, bo to było tak orzeźwiające i tak cudowne, że ja myślałam, że oszaleję w tym deszczu po prostu, niby, a jak ciepłoletni deszcz, mega opcja.
była jedna burza, bo się wtedy akurat na pedikir i na masażu stóp. I pani oczywiście tajki nam dały herbatkę, żebyśmy tą burzę przeczekały, to tak waliło po prostu obok nas, że to była masakra, ale to też było 20 minut i tyle deszczu w Tajlandii, reszta 30 stopni, 40 stopni, przepraszam, i nie było niesamowite. Jeśli chodzi w ogóle o to, jak znosić te temperatury, da się, to nie jest tak sucho jak u nas, nie jest tak, że nie ma czym oddychać, tam po prostu, wiadomo, jak wysiadamy, to mamy takie wow, ale jest tak wilgotne to miejsce, to jest klimat tropikalny, że z ciebie się leje, cały czas masz tutaj taki wodospad tu na plecach, a po prostu tak jest i się do tego przyzwyczaja, że jest okej. Ale jeśli chodzi o właśnie spanie, to, no to wiatrak na przykład, ja nie lubię wiatraka, bo mnie wkurza ten hałas, wkurza mnie, że to we mnie wieje, ja się czuję, że zaraz się gdzieś przeziębieć, że mnie tutaj gdzieś zawieje, więc no fajnie, lepiej jednak z tą klimatyzacją po prostu, a nie z wiatrakiem, ale wiatrakiem też się dało, też spałyśmy, ja spałam nieraz w nogach, po prostu tak, no różnie było, ale było okej. Ile wcześniej zabrałaś się za organizację? Miesiąc. Gdzie nocowałyście, to już mówiłam, jakimi liniami leciałaś Qatar Airways, na co należy uważać jakieś nietypowe zwyczaje? Uwaga. Koniecznie, jeśli chcemy zwiedzić świątynię Bangkoku, trzeba się ubrać, nie można iść tak jak na przykład ja teraz, trzeba zasłonić ramiona, trzeba mieć najlepiej za kolano ubranie, a tam jest niestety tak gorąco, niektórzy turyści chcą wejść tak jak my, po prostu no, wejść tam na ramionczkach, w bluzce czy w jakichś krótszych spodenkach, nie ma szans, że tam wejdziecie. Jeśli już jesteśmy w świątyni i siadamy, to nie siadamy stopami skierowanymi do jakiejś figury, do jakiegoś miejsca kultu, ponieważ stopy są najniżej położoną jakby częścią ciała w Tajlandii, to jest obraza. Jeśli chodzi o najwyżej położoną część ciała, czyli głowę, to jest po prostu dla nich święta sprawa. Nie dotykamy dzieci po głowie, jejku, bo to jest po prostu u nich nie na miejscu. W ogóle się nie dotykamy z Tajlandczykami, nie klepiemy się, nie witamy, nie tulimy, nie dajemy ręki, po prostu się nie dotykamy, uśmiechamy się, oni się zawsze uśmiechają, także uśmiechamy się do Tajów. Buty ściąga się generalnie prawie wszędzie. Ja myślałam, że tylko w świątyniach, a buty ściągamy praktycznie w każdym sklepie. W każdym guesthouse nie wejdziemy do żadnego, wszystkie buty stoją pod wejściem, ani do restauracji. Wszystkie buty stoją pod restauracją i tam nawet są informacje, jeśli chcesz wejść, koniecznie z butami, to po prostu w ręce, no bo nie chodzimy tam w butach, nie chodzimy w japonkach, w kapciach, nie chodzimy tam w takich rzeczach, po prostu. Co jest dziwnego jeszcze, o teżyki z jedzeniem. Nie wiem, o co w nich chodzi, bo nie doczytałam, nie wiem, w żadnym przewodniku też do tego nie doszłam, ale po prostu na przykład w Bangkoku, wszędzie, w Chiang Mai, jak jest jakiś dom albo miejsce, gdzie ktoś mieszka, to przed tym stoi jedzenie. Na przykład otwarty Sprite ze słomką, trochę ryżu, trochę curry, mango takie rozkrojone. Ja mówię, o co chodzi? I w sumie nie wiem, o co chodzi, jeśli wiecie, to mi powiedzcie. Czytałam ostatnio książkę o Azji, a to było w Chinach. W Chinach jest coś takiego jak Święto Głodnych Duchów, w ogóle tam jest tak, że jak dusza umiera, no buddyzm cały, to jest może dla tych zmarłych przodków, tak wydotykowałam, że jak jest Święto Głodnych Duchów, to wtedy każdy przed dom wystawia mnóstwo tego właśnie dla przodków, które jakby nie zaznały spokoju, tam może to jest tak też po prostu, żeby jeśli jakieś duchy przychodzą, to się najadły i sobie poszły, nie wiem, ale nie dziwcie się i nie jedźcie tego czasem, bo no. Fajnie mówić w ich języku, chciałam powiedzieć też tak, oni uwielbiają jak się staramy, jak na przykład wychodzimy z restauracji i mówimy koha, czyli dziękuję. Nie wiem dokładnie, czy powinniśmy robić to, bo wiem, że tam są trzy przywitania, czyli tak witamy się z michami do nosa, z jakąś rodziną, tak ze znajomymi. Nie wiem dokładnie, ale jak pani się ze mną żegnała w stylu koha, to też robiłam koha i bardzo ją to cieszyło. Także jak najbardziej, w niektórych restauracjach nawet podają nam kartki obok menu, gdzie możemy sobie przetłumaczone z angielski na tajski i do tego, jak to się czyta. Także w ogóle mega spoko opcja, możemy się nauczyć nawet tajskiego i zamówić to jedzenie po tajsku, po prostu oni są wtedy zachwyceni. Co jest jeszcze dziwne, jak byliśmy w restauracjach, to zachowanie kelnerów. Oni podchodzą do ciebie, dają ci menu, tak patrzą i stoją i patrzą. I ja tak też na niego patrzę, niby na menu, jestem cała zestresowana. Oni po prostu nie wiem, czy tak tam jest zwyczaj, że po prostu stoją i czekają, a nie odejdą, czy nie dają menu i nie odejdą, tylko od razu czekają, czy może chcą pomóc, może nie wiem. Ale nieraz musiałam się mówić, że może chwilkę, proszę, bo to jest takie trochę stresujące. Ale na przykład taki jednej restauracji już w ogóle jak przynosili jedzenie, to było coś z tego, podawało jedzenie i tak się patrzył na reakcję, no bo nie, no dziwnie, to było dziwne. Kolejna dziwna sprawa, taksówkarze zachowania, to już mówiłam, czy tam właśnie w poprzednim filmie miałam o tuk-tukach.
My przez całe nasze pobyt jeździliśmy tuktukami, gdzie zazwyczaj z domu do centrum czy gdzieś tam dostawaliśmy się za 4, 5, 6, 7 zł od osoby, jakoś tak. A tuktuki to w ogóle największy hit Highlandii, Tajlandii. Warto się tym przejechać, warto poczuć ten dreszczyk emocji. To też będzie na pewno na vlogach. I co ja mówiłam? Aha, i ci kierowcy tego. Oni, ja nie wiem dlaczego, na przykład prawie w większości mają jeden długi paznokieć. Na przykład mały, po prostu jest taki. Reszta jest okej, ale na przykład jeden jest pomalowany. Albo jadą z tobą taksówką, jak jechałyśmy na jedno lotnisko, a on wziął dwie monety i sobie zrobił depilację brody w międzyczasie na przykład. To jest zupełnie normalne, że on prowadzi i depiluje brodę monetami. To jest okej, jasne. Dalej. A jejku, w żadnych basenach i tak dalej, w hotelowych, niech kąpiemy się nago, żeby wam do głowy nie przyszło ściągnąć stanik, bo po prostu tam się takich rzeczy absolutnie nie robi. I nie wyrzucamy papieru do kibla, co było dla mnie najdziwniejszą rzeczą i najbardziej taką, to co mam zrobić. I nas dziwi to, że my się, że oni się nie podcierają papierem, tylko po prostu przy każdym kiblu jest prysznic, taka rura, że mamy się tam wymyć. A ich dziwi to, jak my możemy rozcierać na przykład odchody po tyłku. Także co kraj, to wyżej, tak? No i nie rzucamy tego papieru, bo oni mają takie małe kanalizacje, takie wąskie po prostu. I to nawet widać, jak sikamy, że tam, że to jest takie małe, tajskie po prostu. Więc nie zapychamy tym papierem. No, to jest najdziwniejsze tam, naprawdę. I jeszcze na przykład takie toalety, na których trzeba stać, a nie siedzieć. Czy należy się wcześniej zaszczepić, to tak jak mówiłam, no nie ma tam, no nie ma obowiązujących szczepień do Tajlandii. Co warto kupić na miejscu i co niezbędnego zabrać ze sobą? Co warto kupić, to już pokazywałam, był filmik, co przywiozłam z Tajlandii, czyli jakieś ubrania na przykład na pewno. Jeśli ktoś chce kupić jakieś sprzęty, które nie wiem, czy są oryginalne, czy nie, może i tak, czy zegarki, które też nie wiem, no to tam są ceny po prostu mega niskie, mega, mega niskie. Jak zainteresowałam się zegarkiem Corsa, który wyglądał naprawdę nieźle, to pan mi powiedział, ile chce zapłacić. Ja mówię, że nie, nie chcę zapłacić, nie chcę go w ogóle, nie, tylko się tylko patrzę. No to on mi najpierw rzucił 500 zł za ten zegarek, a jak ja tak odmawiałam, ale widział w moich oczach, że mi się podoba, to zszedł po jakichś 3 minutach do 50 zł. Także no, mogłam wziąć w sumie go, ale jakoś mówię, nie. Możemy kupić Ray-Bany za dwie dychy, możemy kupić, które naprawdę się trzymają, które podejrzewam, że może, no nie wiem, czy są oryginalne, czy nie, ale kurde, możemy kupić butów dużo, nie wiem, ja na przykład Converse, są, normalnie jest sklep Converse i te buty są mniej więcej o połowę taniej niż kosztuje to u nas. Jeśli chodzi o jakieś koszulki Adidas, nie wiem, czy są oryginalne, no są po dwie dyszki na przykład, po trzy dyszki. Nie wiem, czy są oryginalne, ale materiały są świetne, naprawdę bardzo dobre. Możemy kupić Hawajansy oczywiście za 10-12 zł, ale nie są oryginalne, bo kupiłam i zdecydowanie to nie jest Hawajans, ponieważ tutaj już odpadła flaga, tutaj pękły i się całe wyżłobiły, także na pewno to nie są Hawajansy. Ale no wiecie, kosztowało 10 zł, więc aż po prostu szkoda, nie kupię, jeszcze po prostu były ładne. Co jeszcze warto kupić? Mnóstwo rzeczy do jedzenia, które są długoterminowe, które nie są lodówkowe, czyli pasty, przyprawy, herbaty, kawy, takie rzeczy. To po prostu jak najbardziej kupujcie, bo no, smaki Tajlandii są smaki Tajlandii, jak już mówiłam. Co niezbędnego zabrać ze sobą, to już też mówiłam, czyli koniecznie ten śpiwór zrobiony z tego delikatnego, wypełnionego materiału. Koniecznie zastrzec, powiedzieć banku, właśnie tak jak mówiłam w poprzednim filmu, że jedziemy do Tajlandii, żeby nam zastrzegli karty. No i to chyba tyle. Filtry, tak jak mówiłam, te wszystkie dety na komary. A i ktoś jeszcze na YouTube pisał, ile ogólnie, no to też postawia pytanie, wyniósłcie ten wyjazd. Bo to było niecałe, nie ciężko powiedzieć, no bo jak już mówię, okradziono mnie, więc wyniósł mnie dużo więcej niż sobie planowałam, ale mniej więcej. 2400 wyniosły mi te bilety, czyli 2000 do Tajlandii z powrotem, 400 po środku, a tam około przez 3 tygodnie 2000 na jedzenie, spanie, zachcianki, codziennie rano kokosy, świeże owoce, świeże soczki wyciskane, świeże wszystko, także myślę, no co, to 2000 wydanie na 3 tygodnie, to myślę, że w takim miejscu to jest okej. To nie jest mało, to nie jest dużo, no tak, to jest po prostu cena okej. Pewnie myślę, że można zrobić to taniej,
można zrobić oczywiście dużo drożej, spać w jakichś, wiecie, mega, mega luksusach. No i tyle. Dobra, kończę. Kończę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to pytajcie na dole. Ja będę odpisywała na YouTubie komentarzami. Okej, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.